nazwać teraz oficjalnie, bardzo serdecznie, na kolejnym spotkaniu z cyklu Pamięć Prysów. Proszę Państwa, dzisiaj mamy wielką przyjemność gościć w Muzeum Dulactwa 21 pana Stanisława Sokolskiego, urodzonego na Podolu, poetę, pisarza, publicystę, który no nie może, może nie jako pierwszy, ale w tej grupie pierwszych zaczął pisać na tematy związane z polskimi kresami, z rzezią wołyńską między innymi, ale nie tylko. Ja muszę powiedzieć, że nie ma przy mnie bardzo ważnej osoby, którą jeśli można poproszę, by przywitała razem ze mną, ponieważ jestem Państwu oczywiście zobowiązana przypomnieć o tym, że te spotkania z cyklu Pamięć Kresów organizujemy razem z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym. Pan Piotr jest na sali. Może serdecznie zaproszę do powitania. Dziękuję bardzo. Bardzo jest mi miło, że dzisiejszym gościem jest u nas pan Stanisław Sokolski. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że nasz cykl otwierał profesor Nowak. Ja już wtedy chciałem, żeby pan Stanisław do nas przyjechał, ponieważ chciałem poznać i państwu gdyby przedstawić może dwa różne punkty patrzenia na sprawę ukraińską. Skąd w ogóle się wziął pomysł Pamięć Kresów? Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ tam zostali Polacy. Dlatego podjęliśmy tutaj wspólnie z panią dyrektor cały cykl, abyśmy mogli poznać jeszcze bardziej to, co tam było i to, co zostało chyba utracone do końca i w tej chwili chyba to się tam nigdy nic nie wiadomo, ale tak to wygląda. Także dziękuję bardzo jeszcze raz pani dyrektor za organizowanie tego. Przepraszam bardzo, pozwoliłam sobie na takie marzenie małe. Proszę Państwa, nie będę przedłużała. Myślę, że czas jest zacząć spotkanie, które poprowadzi pan Kruszo. Przedstawi się pan sam, tak? Bardzo proszę. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, nie będę już przedstawiał naszego gościa, ponieważ został przedstawiony. Ja nazywam się Robert Jurczyk, jestem redaktorem serwisu Historia Wirtualna Polski. Porządek naszego spotkania będzie następujący. To znaczy najpierw pan Sokolski prosił o taki długi wstęp introduction. Później będzie krótka sesja pytań z mojej strony i po jakichś, powiedzmy, myślę, że pół godziny, 40 minutach będziemy mogli, Państwu oddać głos. Tak ma, że ja nie przedłużam i oddaję głos. Dziękuję panie dyrektor za zaproszenie na to spotkanie. Dziękuję Państwu za przybycie. Proszę Państwa, ja myślę, że są takie trzy pojęcia podstawowe, które powinniśmy dzisiaj zastosować w trakcie naszego spotkania. Pojęcie prawdy, pojęcie pamięci, pojęcie sprawiedliwości. Bo te pojęcia, jeżeli je tak dokładnie, uczciwie rozważymy, pozwolą nam zrozumieć sytuację, w której znalazła się Polska w czasie wojny i wydarzenia, które dzisiaj powinniśmy nazywać jednoznacznie ludobójstwem. Nie jakieś tam wydarzenia, które miały miejsca, czy wojna polsko-ukraińska, bądź takiego nie było, tylko po prostu ludobójstwo. Żeby zrozumieć to pojęcie ludobójstwo, to trzeba się oczywiście cofnąć trochę historycznie, jak wyglądała Rzeczpospolita niegdyś, jakie przychodziła fazy i jak do tego doszło, że akurat nie w czasie wojny tak straszliwie polała się Polska i nie tylko zresztą Polska krew.
Ja nie mam tutaj mapy takiej wielkiej, która by ilustrowała tamten czas i pokazałaby Państwu tak plastycznie, ale spróbujmy sobie wyobrazić Rzeczpospolitą pierwszą. Rzeczpospolita pierwsza, która była takim jak gdyby wzorcowym na owe czasy kształtem państwa. I jeżeli patrzymy na przykład na wiek XVI Rzeczpospolitej, XVI-XVII, to warto pamiętać, że wtedy Polska była największym krajem w Europie. I dzisiaj bardzo rzadko o tym wiemy. Młode pokolenie nie ma generalnie pojęcia, że Polska kiedyś była potężnym ustrojem, systemem militarnie, największym państwem, terytorialnie największym państwem, kulturowo największym państwem. Podam Państwu taki jeden przynajmniej fakt z kultury, że Jan Kochanowski XVI wieku był ponad 300 lat uważany za największego poetę Europy Środkowej i Wschodniej. I cała kultura polska właściwie była traktowana jako największa, najbardziej okazana, najbardziej wspaniała, najbardziej rozwijająca się. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że Polska historycznie, uwarunkowana gdzieś tam, prawda, odległa w swoim czasie, była potężnym państwem. Że my jako naród stworzyliśmy wielki organizm polityczny, społeczny i militarny. To warto wiedzieć, dlatego że nam się dzisiaj wmawia Polakom, że jesteśmy narodem małym, że jesteśmy narodem niepoważnym. Bardzo często nam się wmawia, że jesteśmy narodem, który nie szanuje innych narodów, że jesteśmy antysemitami, a że tutaj były obozy koncentracyjne w Polsce, że to my Polacy stworzyliśmy te obozy. No wmawia się nam różne bardzo przykre rzeczy, a jeżeli chcemy odrzucać ten typ myślenia o Polakach w Europie czy w świecie, to trzeba wiedzieć, że Polacy byli kiedyś szanowani, traktowani bardzo poważnie i byliśmy narodem i państwem rzeczywiście bardzo w Europie przede wszystkim, ale też na świecie traktowany, szanowany jako wielki naród, jako naród, który wpływa na kulturę europejską. Bo rzeczywiście 300 lat panowania kultury polskiej w Europie Środkowej i Wschodniej był dowodem na to, że można poprzez odpowiednie sojusze między narodami budować swoją własną tożsamość. Myślę tutaj o sojuszu Polski z Litwą, prawda? Kiedy Królestwo Polskie podjęło się współpracy politycznej z Litwą i stworzyliśmy Unię Polsko-Litewską, no to wtedy byliśmy najpotężniejszym państwem rzeczywiście. Czyli naród może dokonywać takich operacji historyczne, które dają temu narodowi później takie poczucie, że jest ważny i że sensownie prowadzi swój los. To jest tak bardzo ważne na początku, dlatego że nie wolno pozwolić sobie na to, żeby nam wmawiano, że jesteśmy narodem słabym, że jesteśmy narodem, no, który coś winien komuś i tak dalej, bo byliśmy, to znaczy, że możemy być, prawda? I właściwie ten stan trwał bardzo długo, no później dopiero rozbiory, nie będziemy tym się zajmować dzisiaj szczegółowo, bo to mało znane jest, tak, te trzy rozbiory, które doprowadziły do upadku Polski, mamy wreszcie nową Rzeczpospolitą od 1918 do 1939 i wreszcie mamy kolejny rozbiór Polski, prawda, 1939 rok, kiedy Polski już nie ma. I ten moment, ten fragment Rzeczypospolitej między 1939 a 1945 roku, to jest taki najbardziej tragiczny moment w ciągu ostatnich kilkuset przynajmniej lat, kiedy Polska traci kompletnie już, prawda, wszystko, przestaje istnieć. Bo ten czwarty rozbój Polski 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci napadają po uprzednim uderzeniu Niemców 1 września, Polska przestaje istnieć i wydaje się, że to już jest właściwie kres naszego bytu. I tutaj w tym momencie właśnie zaczyna się ten problem, którym ja się generalnie zajmuję. Czym ja się zajmuję? Ja się zajmuję opisywaniem sytuacji Polaków w czasie, w którym państwo polskie już nie istnieje, kiedy nie ma takiej struktury obronnej,
takiego modelu państwa, który by zapewnił swojemu narodowi bezpieczeństwo. Nie ma władzy, nie ma wojska, nie ma policji, nie ma żadnych ochronnych sił, które by zabezpieczały Polaków. Polska jest bezradna kompletnie. 1 września Niemcy napadają, 17 września Sowieci rozgrabują Polskę. Nie ma Rzeczypospolitej, nie ma wolności. Jesteśmy poddani straszliwym torturom, zarówno niemieckim, jak i sowieckim. Bardzo często otrzymuję takie pytanie, jak to się stało, że Polacy w tym czasie nie potrafili się bronić. Jak to się stało? Taki potężny niegdyś naród, tak świetnie zorganizowany przez wieki, nagle rozpada się i jest kompletnie bezbronny. Jak owieczki na rzeź prawie idą jedna wieś po drugiej, giną, toną we krwi, umierają i są bezradni. I tutaj trzeba właśnie ten kontekst polityczny i kontekst historyczny, kontekst militarny bardzo dokładnie żeby sobie wyjaśnić. Po pierwsze, zawsze jest w historii tak, że jeżeli naród traci swoich przywódców, to wtedy ten naród staje się podległy i słaby. I tak było właśnie w czasie wojny. Pomijam wszystkie inne aspekty wojny, ale to takie chyba najistotniejsze, że wojna i mordercy, grabieżcy i napastnicy pierwsze co robią, to niszczą przywódców, niszczą inteligencję, niszczą tych, którzy zawiadują narodem, którzy prowadzą naród, którzy opiekują się narodem, którzy dają ochronę. Po 1939 roku, kiedy Niemcy napadli na Polskę i zajęli tę część środkową Polski zachodnią, doszli nawet do Lwowa, ale później się cofnęli, to był taki układ między Sowietami a Niemcami, że podzielili, jak Państwo wiecie, ten pakt Ribbentrop-Mołotow w Polsce na dwie części. No i tutaj Niemcy oczywiście w pierwszym rzędzie rozliczyli się z polską inteligencją. Profesorów Krakowskich, późniejszym okresie profesorów Lwowskich wyniszczyli inteligencję, później tak prawda na roboty, do Rzeszy. To samo zrobili Sowieci. 17 września dokładnie zrobili to samo, tylko jeszcze gorzej, tylko jeszcze bardziej prymitywnie, sposób bardziej wstrząsający. No pierwsze to Katyń. My bardzo często, kiedy mówimy Katyń, to tak mówimy Polska, prawda, polscy oficerowie zostali zabrani do Katynia. Ale pamiętać, proszę pamiętać przede wszystkim, że oni zostali zabrani z Kresów. Z Kresów, czyli z tego, tej ziemi, która później spłynęła przede wszystkim krwią. W dużej części to byli oficerowie zabrani z Kresów. Kiedy Polska już padła i wojsko znalazło się, prawda, część uciekła tam przez granicę do Rumunii, ale część została przez Sowietów schwytana, główni oficerowie, generałowie, pułkownicy, kapitanowie i zostali oczywiście ta najważniejsza część, ta najbardziej świata została skazana później na karę śmierci w tych obozach, które przez długie lata były obozami. Te utrzymywane, jak gdyby wiedza na ten temat była taka, że to nie Sowieci wybudowali, a Niemcy. Katyń przez długie lata, jak Państwo wiedzą, był miejscem tajemnicy. W szkołach nie uczono, w radiu, w telewizji nie mówiono, okłamywano Polaków przez długie dziesięciolecia. A więc inteligencja wojskowa została wyniszczona, zabrana, zlikwidowana, zabita. Później Syberia, prawda? Znowu inteligencja polska wywieziona na Syberię. Pozostali na Kresach głównie chłopi, którzy są kompletnie pozbawieni przywództwa. Armii Krajowej wtedy jeszcze nie ma. Armia Krajowa na Kresach zaczyna się dopiero w 1943 roku i to bardzo późno. I zresztą bardzo krótko ten okres trwa. Naród pozostaje kompletnie bezbronny i
ja się zajmuję tą drugą częścią Rzeczypospolitej, nie tą, którą Niemcy odrobili, którą Sowieci odrobili i likwidowali, czyli zajmuję się Kresami, ponieważ uważam, że Kresy zostały dotknięte najbardziej straszliwymi tragediami, jakich nie doznał żaden naród. Także ta część narodu, w której Państwo się znajdujecie. Ponieważ Polska przeszła przez bardzo ludobójstwa, generalnie jako państwo, jako Polska, jako naród, jako Polacy, polskie i sowieckie, prawda, to były dwa ludobójstwa. Niemcy zrobili swoje, później Sowieci zrobili swoje. A ci, którzy mieszkali na Kresach, a na Kresach mieszkało 13 milionów obywateli, ta część narodu została dotknięta trzecim ludobójstwem. I tego ludobójstwa dokonali Ukraińcy. I było to jedyna część narodu w Europie, która w ciągu bardzo krótkiego czasu została, doznała trzech ludobójstw. Była mordowana przez Niemców, przez Sowietów i przez Ukraińców. I niestety, i tutaj dochodzimy do pojęcia prawdy, do pojęcia pamięci. Prawda o tym przez długie lata była utajniona, niejawna, blokowana, fałszowana, degradowana i nie można było o tym mówić przez prawie 70 lat. Problem pamięci. Jeżeli naród, tak naród, prawda, historycznie kształtowany jak Polacy, który ma swoją bardzo długą historię, nie potrafię bronić swojej pamięci, to jest bardzo słaby naród. I ten czas, kiedy nie potrafiliśmy bronić tej pamięci, kiedy nie ulokowaliśmy tej pamięci, tej największej zbrodni, dowodziliśmy tylko jednego, że byliśmy słabym narodem, słabym państwem, że mieliśmy słabych przywódców, słabe państwo itd., itd. Czyli to pojęcie, prawda, pamięci. No i pojęcie sprawiedliwości. Jest to oczywiste, że jest to dla zrozumienia dziejów niesprawiedliwe, jeżeli największa zbrodnia nie może się ujawnić w pełni, jeżeli o niej nie można pisać, jeżeli o niej nie można mówić, jeżeli o niej nie można dyskutować, jeżeli jej nie można pokazywać w sztuce, literaturze, filmie itd., itd. I tak było. Ja Państwu dam tylko jeden przykład, który ilustruje, później przejdziemy z Panem już do rozmowy, żeby pokazać, jak to było w okresie komunizmu. W okresie komunizmu oczywiście o zbrodni ludobójstwa kompletnie nie można było mówić na taką skalę, na jaką powinniśmy sobie pozwolić. Czyli mówić pełną prawdę, całą prawdę i do końca. I głęboką prawdę. I ten przykład. Ja jako pisarz, ponieważ zajmuję się literaturą od wielu lat, zajmuję się różnymi jakby obszarami literatury, a dzisiaj będę mówić tylko o tej kresowej, bo to jest taki główny nurt, którym się zajmuję od kilkudziesięciu lat. Pierwsze materiały zbierałem do powieści kresowych, do powieści historycznych w latach 70., a więc stosunkowo wcześniej. Przede mną robię to Burzkowski i Odojewski. Właściwie to była taka trójka, Odojewski, Burzkowski i ja, która się zajmowała tą literaturą. Ja byłem z tej trójki najmłodszy, w związku z tym oczywiście najpóźniej zająłem się tą literaturą. Ale w latach 70. jest gromadziłem materiał, bo we mnie narastało takie poczucie, że no wreszcie trzeba coś z tym zrobić. Że państwo polskie jako instytucja, prawda, jako struktura, no nie daje Polakom możliwości wejrzenia w głąb swojej historii. To jest dramat. Jeżeli państwo nie pozwala swoim obywatelom zrozumieć własnej historii, to państwo to no, czyni jak jakieś kalkulowne było w pamięci, prawda? I to moje takie przekonanie głębokie we mnie piło dość mocno i zacząłem gromadzić materiał. Sam wiedziałem bardzo dużo na ten temat, bo rodziłem się w województwie tarnopolskim i przeżyłem to piekło na własnej skórze. Jeżeli to Państwo będzie interesowało, to ja mogę szczegółowo później powiedzieć. A natomiast teraz, jak zacząłem pisać jedną z powieści i co się stało w PRL-u z nią? Otóż, kiedy zbierałem materiał do takiej powieści, której tytuł dałem Wypędzeni, ponieważ chciałem pokazać już ten okres, kiedy dokonała się zbrodnia, a zbrodnia się dokonała, tutaj tak na marginesie powiem, nie w 1943 roku, tak jak my mniej więcej wiemy, że na Wołyniu dokonała się zbrodnia w 1943 roku, tylko zbrodnia się dokonała
od 1939 do 1945 roku, czyli zbrodnia dokonywana na Polakach trwała dużo dłużej i będziemy o tym stanie wszystkich za chwilę mówić. Kiedy zebrałem materię i napisałem tę powieść o wypędzeniu Polaków z Kresu w 1945 roku, kiedy już te Kresy przestały do nas należeć, ale przy okazji przypomnę Państwu, co to są Kresy, jakie to były województwa. To było województwo białostockie w północy, później bieleńskie, nowogródzkie i poleskie. To były cztery województwa północne. Później wolyńskie, tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. Czyli Kresy to było 8 województw przedwojennych. I zbierałem materiał głównie o tym, co się działo w województwach tych południowych. Zebrałem książkę i dałem ją do jednego z najlepszych wydawnictw, do warszawskiego wydawnictwa Czytelni. To było jedno wtedy z takich bardziej szanowanych i cenionych wydawców. I ku mojemu zdziwieniu, to był początek lat 80. Ku mojemu zdziwieniu, dyrekcja tego wydawnictwa natychmiast tę książkę przyjęła z informacją, że to jest pierwsza książka, która pokazuje ten straszliwy okres, kiedy Polaków wypędzano z ich własnej ziemi i to wypędzano w sposób upokarzający, ponieważ zapędzono do wędzących wagonów, bardzo często opartych, bez dachu i ci ludzie jechali z tego wschodu, spod Tarnopola, spod Lwowa, z Stanisławowa, z Tębowy i tak dalej, jechali na zachód czasami 4 tygodnie, 5 tygodni, 6 tygodni, 7 tygodni, a niektóre transporty nawet 8 tygodni. I wjechali w warunkach przerażających. Choroby, pszy, bo to były i zwierzęta, i ludzie bardzo często jechali w jednym wagonie. Strasznie to było. W każdym razie ja to wszystko opisałem. No i w tym wydawnictwie ta książka leży. Wydawca mówi, że ja panu tę książkę wydam w ciągu 2 lat, bo jest tak ważna książka, do tej pory nie było. Literatura polska się tym nie zajmowała nigdy, rzeczywiście to sobie przede mną nikt tego nigdy nie opisał. No ja byłem zadowolony, no bo wreszcie moja książka się ukaże. Ale po 2 latach wydawca tej książki nie wydaje. I wtedy ja telefonicznie porozumiałem się z wydawcą, bo to taki dyrektor Dębeny, dyrektor bardzo dobry tego wydawnictwa, ja mówię, panie Stanisławie, ja panu tej książki nie wydam. Już po podpisanej umowie, kiedy już miałem nawet honorarium jakieś za tą książkę. Nie wydam. Dlaczego pytam? Niech pan przyjedzie do Warszawy, to ja panu powiem, dlaczego nie wydam. Ja przyjeżdżam do wydawnictwa i wtedy dyrektor Dębeny mówi, panie Stanisławie, nie wydam panu z prostej przyczyny, dlatego że jest zakaz polityczny wydawania tej książki i opowiada mi taką scenę, że odbyło się posiedzenie grona partyjnego na najwyższym szczeblu. Przywodzi temu zebraniu Józef Czyrek. Nie wiem, czy Państwo starsi są tutaj na sali, którzy pamiętają takie nazwisko, to był zastępca Jaruzelskiego, członek biura politycznego, więc tej najwyższej władzy. I on było takie gremium, które w trakcie tego zebrania rozpatrywało, co się dzieje z polską kulturą i omawiali, jakie filmy można puszczać, jakie nie można puszczać, jakie książki można puszczać, jakie teatry, przedstawienia teatralne, a jakie nie można. No słowem, cenzura polityczna, zanim była cenzura prewencyjna, bo wtedy były dwie cenzury, była cenzura polityczna, to mogło być tak, że jeżeli cenzura polityczna puściła jakąś rzecz, to jeszcze cenzura prewencyjna nie puściła tej rzeczy, także tam była podobna cenzura. W każdym razie, w trakcie tej dyskusji, w pewnym momencie zabiera głos ktoś, kogo się najmniej w takim procesie powinniśmy spodziewać. Zabiera głos ambasador sowiecki, który jest w tym gronie Polaków, którzy się zajmują polską kulturą. I ambasador sowiecki Arystot, tak się nazywa, Arystot, mówi do Czyrka, towarzyszu Czyrek, a ja nie słyszę o tym, że chcecie wydać książkę niejakiego Srokowskiego pod tytułem Wypędzenie. Szereg kompletnie zdezorientowany. Ja Państwu opowiadam to tak, jak było. Ten szereg patrzy na tego ambasadora sowieckiego, mówię, towarzyszu ambasadorze,
Nic nie wiem o takiej książce. A ten ambasador mówi po prostu, no ja znaję, towarzysz, ja wszystko znam, my wszystko znamy. Ja wszystko wiem. Ta książka jest w wydawnictwie Czytelnik, właśnie taki, taki tytuł. Jest to książka Antyra Dziecka. I nie zda i zdawać takiego knigą. Nie wolno wydawać takiej książki. Pokazuję Państwu, jak to politycznie było uwarunkowane, czy w tym czasie można było przebić się z problemem, który jest typowo polskim problemem, prawda? Typowo pokazującym losy Polaków. Dlaczego on nazwał tą książkę książką Antyra Dziecka? Bo mówię, jeżeli tą książkę wydacie, to będziecie naruszać stosunki polsko-radzieckie. Więc widzicie Państwo mnie jako tego agresora, który narusza stosunki polsko-radzieckie. Oczywiście tej książki przez długie lata nie wydali. Mija 83, 4, 5, 6, 7, 8 rok. Tej książki nie wydają. Aż dopiero kiedy w 88 opozycja dogaduje się z komunistami, powstaje ten okrągły stół, prawda, Magdalenka. I wtedy jest takie trochę rozluźnienie, jest atmosfera trochę bardziej sprzyjająca. Wtedy dopiero zapada decyzja, że tę moją książkę wydają. Ale zmieniają jej tytuł, nie wypędzenie, bo nie można było dać tytułu wypędzenie. Dają jej tytuł repatrianci, bo tak nazywano tych ludzi, którzy byli wygnani ze swojej ziemi. To tak w skrócie pokazuje Państwu, z jakim dramatem spotykają się twórcy, którzy chcą mówić prawdę, którzy chcą ujawniać losy swojego narodu, którzy chcą prostą drogą dochodzić do umysłu ludzkich i pokazywać rzeczywistość taką, jaką ona istnieje. I to trwało przez prawie 70 lat. Jak Państwo wiedzą, nie było żadnego filmu przez te 70 lat dobrego, wielkiego, mądrego. Nie było żadnego przedstawienia teatralnego, które by o tym mówiło, a książek były jak na lekarstwo. Jeżeli nawet były książki, to one się ukazały w nakładzie 3000, 5000 maksimum. No jeżeli 5000 ludzi wie, to jest sporo, wie, na Polska to są miliony, a kultura wtedy staje się wielkim takim, taką wartością, prawda, duchową wartością intelektualną, jeżeli dociera do umysłu milionów. Wtedy ten naród zaczyna sam z sobą robić jakiś porządek. Tutaj tego porządku nie mógł naród zrobić ze sobą, ponieważ władza polityczna na to nie pozwalała. I w takim byliśmy okresie, a teraz będziemy rozmawiać o tym, co się później dzieje. Panie Stanisławie, to jest mnóstwo wątków, które Pan poruszył, ale bym chciał zacząć od początku. Od początku, czyli od września roku 1939 i tego, co się stało wtedy, a w zasadzie zadać to Panu pytanie, zarówno jako pisarzowi badaczowi, kimś, kto badał to, ale też świadkowi historii, bo Pan był również uczestnikiem tego. Co takiego stało się w Polsce we wrześniu 1939 roku, że na Kresach Wschodnich ludność żydowska, białoruska, ukraińska witała agresorów, a nie stawiała im oporu. Dlaczego odcięła się od tego wspaniałego, opiewanego właśnie, od tej wspaniałej Rzeczpospolitej, którą Pan, o której Pan mówił? No bo ten akt był aktem odcięcia się chyba. Tak, no po pierwsze odpowiedzmy sobie, czy to było prawdą, czy rzeczywiście ta ludność, która była ludnością należącą do społeczeństwa polskiego, ale wywodzącą się z innej kultury niż Polska, prawda, tradycyjnie. Czy tak istotnie było? Zanim odpowiem na to pytanie, pragnę Państwu przypomnieć, że Polska przedwojenna to był twór strukturalnie bardzo skomplikowany. W Polsce przedwojennej było 35 milionów obywateli. Mieliśmy 35 milionów obywateli przed wojną, przed 1939 roku. W tym rdzennych Polaków, a więc z krwi i kości, prawda, z dziada, pradziada, na 35 milionów obywateli Polski było 23 miliony rdzennych Polaków. 23. Czyli kim byli ci inni i ilu było? 12 milionów. 12 milionów nie Polaków. Obywateli polskich, ale nie Polaków. Kim oni byli?
Tu w tym momencie zaczyna się jak gdyby już początek rozpoznawania tamtej rzeczywistości. 5 milionów Białorusinów, którzy przeobrażają się w Ukraińców. Ja świadomie używam tutaj pojęcia Rusini, którzy przeobrażają się w Ukraińców, ponieważ to nie był taki proces, który trwał szybko i że tak powiem, pokojowo. To był proces bardzo długi i pojęcie Ukrainy i ukraińskości to są pojęcia, które się rodzą w gruncie rzeczy dopiero pod końcem wieku XIX, na początku wieku XX. Ukrainy, proszę Państwa, nigdy nie było jako państwo. Do XX wieku. To państwo pojawia się dopiero w wieku XX. A więc mamy te 5 milionów Rusinów, którzy przekształcają się w Ukraińców. Mamy 3,5 miliona Żydów, przypomnę. To warto wiedzieć, dlatego że my dzisiaj stoimy w obliczu takiej agresji wobec Polaków, którą się zarzuca bardzo często antysemityzm. Prawda? Państwo, jak słuchacie mediów, jak zaglądacie w internetu, to nam się zarzuca różne rzeczy związane z Żydami. Warto zadać sobie pytanie, czy Żydzi rzeczywiście w Rzeczypospolitej przedwojennej, ale także wcześniej, ale mówmy o Rzeczypospolitej przedwojennej, czuli się w Polsce źle. Czy mieli takie same prawa? Czy mogli realizować swoje ambicje i marzenia itd., itd.? Otóż Konstytucja Polska 1921 roku, tak zwana Konstytucja Marcona, gwarantowała wszelkie prawa wszystkim obywatelom mieszkającym w Polsce. Prawo do zgromadzeń, prawo do religii, prawo do wierzeń itd., itd. W związku z tym, że Żydzi mieli równe prawa, takie same jak Polacy, jak inne narody, o których jeszcze za chwilę powiem więcej. 3,5 miliona Żydów w Polsce przedwojennych, a wiedzą Państwo, ile było w Europie wtedy Żydów? W całej Europie? Dużo mniej. W całej Europie było dużo mniej Żydów niż w jednym kraju w Polsce. Jeżeli w Polsce było 3,5 miliona Żydów, to w całej Europie było około 3 miliona, nawet chyba mniej, dokładnie nie pamiętam, ale każdy raz było dużo mniej niż w Polsce. Co to znaczy? To znaczy, że polscy Żydzi czuli się znakomicie. Po prostu w tym państwie oni się czuli rewelacyjnie, bo gdyby nie czuli się dobrze, to w tym państwie by oni w takich ilościach nie przybywali. Byli wypędzani, to też warto powiedzieć, z całej Europy, z Hiszpanii, z Francji, z Włoch, wszystkich krajów, dokąd szli, do Polski szli. Dam Państwu inny przykład. Jeżeli było 3,5 miliona Żydów w Polsce, to znaczy 10%, prawda? To jest 10% w stosunku do 35%. Czy mogli Żydzi studiować? Tak. Na Uniwersytecie Warszawskim, tutaj u Państwa, 24% studentów to byli Żydzi. Czyli gdyby relatywnie, gdyby tak sprawiedliwie, pojęcie sprawiedliwości, to chodzi, gdyby tak relatywnie, to powinno tych Żydów studiować 10, i to byłoby w porządku, gdybyśmy chcieli tak mierzyć, prawda, że każdy jakiś tam procent idzie na studia w relatywnie w stosunku do całości. Na Uniwersytecie Warszawskim było 24% Żydów, ale na Uniwersytecie Krakowskim było jeszcze więcej, 26% Żydów. Ale jeszcze więcej było na Uniwersytecie Gdańskim, 30% Żydów. Ale jeszcze więcej Żydów było na Uniwersytecie Lwowskim, bo 32% Żydów. Czy Żydzi byli prześladowani? Absolutnie nie. Tam wprawdzie zarzucają nam różne rzeczy, żeby ten wątek pojawił się, to ja mogę później się do niego odnieść. A jak to było na przykład z wykonywanymi zawodami? Bo zaraz dojdę do bardzo ciekawego pytania, które Pan mi zadał. Jak to było z wykonywanymi zawodami? No jeżeli Żydzi, to warto zrozumieć ten proces, dlaczego tak było. Kto, jakie zawody wykonywał w Polsce przedwojennej? Kto zajmował wysokie stanowiska? Najczęściej wysokie stanowiska, najczęściej prestiżowe, różnego rodzaju prace wykonywali właśnie Żydzi. Dlaczego? Na przykład adwokaci w Polsce przedwojennej, 53% adwokatów to byli Żydzi. 53%. Na 10% Żydów w ogóle, 53% to byli Żydzi. Czy można powiedzieć, że byli prześladowani? No to jest absurd totalny, prawda? To przeciwnie. Mieli absolutne przywileje. Mogli wypełnić swój zawód tak, jak chcieli. Inny przykład. Handel polski. 52% handlu polskiego znajdowało się w rękach żydowskich.
Byli prześladowani? Nie byli prześladowani. Mogę Państwu podać dużo znacznie więcej przykładów, tylko pokazuję po to, żeby zbijać argumenty, które są argumentami przeciwko Polakom. Trzeba znać fakty, jeżeliśmy zna fakty. I teraz byli jeszcze oczywiście Białorusini, 1,5 miliona, Niemcy 1 milion, Rosjan 200 tysięcy, Litwinów 150, 30 narodów w Polsce przedwojennych było. I w momencie, kiedy Sowieci, już teraz ten wątek główny, Sowieci napadają 17 września na Polskę, co się dzieje? Pierwsi, którzy entuzjastycznie witają Sowietów, ale rzeczywiście entuzjastycznie, komunistów, to są Żydzi i Ukraińcy. Robią bramy triumfalne, kwiaty, rzucają się Sowietom na szyję i uważają, że to jest w porządku, ponieważ no, Polski nie ma. Możemy powiedzieć taka wdzięczność za to wszystko, co się działo do tej pory. Dlaczego tak się stało właśnie? Spróbujmy to zrozumieć, dlaczego tak się stało. Jeśli idzie o Żydów, to myślę, stało się dlatego, że tam bardzo często w tych środowiskach rozwijały się idee komunistyczne. A więc partia komunistyczna bardzo silnie wymieniała środowiska żydowskie. W związku z tym, w momencie, kiedy komuniści się pojawili w Polsce, to nie dziwnego, że środowiska komunistyczne żydowskie bardzo chętnie witali na swoich braci, komunistów, prawda? Natomiast jeżeli idzie o Ukraińców, to była taka próba, jak gdyby wyobrażenia sobie, że ci wyzwolicieli, prawda, którzy tak szli z taką misją, wyzwalają tutaj biedne, ucieśnione ludy, że ci wyzwolicieli stworzą wolną Ukrainę. Marzenie o wolnej Ukrainie, tęsknota za wolną Ukrainą, za powstanie państwa. I jedno było złudne i drugie, bo ci komuniści sądzili, że Żydzi sądzili, że komunizm przyniesie, prawda, im taką pełną wolność, którą będą mogli zarządzać. Na Ukraińcy sądzili, że stworzy się im własne państwo. Podobnie Białorusini zresztą i inne. Także to było złudzenie, po prostu złudzenie, które było podyktowane fałszywe myślenie o rzeczywistości. No właśnie, ale tak się zastanawiam, bo Kresy Wschodnie są oczywiście opiewane w polskiej literaturze, wielkich dzieł literatury narodowej polskiej, ale jeśli tak zostawiać to piękne jabłko, to ono nie było trochę nadgniłe gdzieś tam w środku. To znaczy, bo poczynając, już ten wątek żydowski może zostawimy, chociaż ja bym się nie zgodził z tym, bo akurat jest mnóstwo danych historycznych, które mówią, że na przykład studenci żydowscy w drugiej połowie lat 30. byli dosyć mocno prześladowani. To zaczynamy się przy tym. Jak byli prześladowani? To znaczy, co robili? Cięcie żyletkami twarzy, oblewanie kwasem, to są dane policyjne, które badał między innymi dr Piotr Osenka i wydał to w swojej książce. Uczciwie musimy mówić o wszystkim. A słyszał Pan, że Żydzi zabili studenta polskiego? Tak, słyszałem. To co? Z jednej strony można było mordować polskiego studenta, z drugiej strony jakieś cięcia, że ja to równo... Ja mam tutaj rozmowy uciekło to co moralne. Także wolałbym, żebyśmy się skupili na rekonstrukcji, złożoności tego, co się stało, niż może uciekali w same oceny moralne, ale wróćmy do tych Kresów Wschodnich. To znaczy mnie zastanawiać, na ile to nie było, że tak powiem, trochę nadgniło jabłko gdzieś tam w środku. No bo przypomina się mi się taki wywiad z ukraińskim historykiem, pewnie pan go znaje, Rosławem Chrycakiem. Napisał taki słynny wywiad, on się ukazał w Gazecie Wyborczej, dla was raje, dla nas piekło. Chodzi oczywiście o Kresy. Czy to nie było trochę tak, że to, co się stało, teraz pytam prowokacyjnie, czy to, co się stało na Kresach Wschodnich, nie mówię tylko i wyłącznie o kwestii Wołynia, sobie za chwilę przejdziemy, ale na przykład te reakcje tej nawet nie mniejszości narodowych na Kresach, bo w części Kresów Polacy stanowili na przykład mniejszość, na przykład na Lumę, 15-20%. Nie wiem, co tam gdzie 11%. 15-20 do 30% na Wołyniu. Teraz mówię z pamięci, więc nie jestem. Na Wołyniu 17. 17. No właśnie. No właśnie, czy tak naprawdę w tym wrześniu nie okazało się, że tam tkwią bardzo głęboki konflikt na tle etniczno-narodowym, kulturowym? To jest moje pytanie.
pojęcie konfliktu, myślę, tutaj zdefiniować. Co to znaczy konflikt? No na przykład, odwołam się do filmu Smorzowskiego. Jest taka scena, Państwo zapewne widzieli Wołanie Smorzowskiego. Jest taka scena, w której jeden z Ukraińców z niedowierzaniem mówi, że inny Ukraińc wykonuje jakąś pracę taką, powiedzmy, bardziej prestiżową i wypowiada takie zdanie, bo teraz Ukraińc tylko jest do gnoju. To jest na przykład konflikt pokazujący dysproporcje ekonomiczne między ludnością polską a... Ja Państwu dam przykład taki autentyczny i ten przykład można mnożyć przez setki innych przykładów. Mówimy tutaj o socjalnej stronie życia ludności. Proszę pamiętać, że na Kresach 85% ludności ruskiej, czyli tej, która później była ukraińską, mieszkała na wsi. Tylko około 15% mieszkało na wsi. W tym 13% to byli Ukraińcy, ukraińscy robotnicy, którzy byli skomunizowani. Ukraińscy robotnicy byli kompletnie skomunizowani. Między innymi dlatego oni tak witali entuzjastycznie później Sowietów wchodzących do Polski. Natomiast jeżeli chodzi o ludność wiejską, żadnej różnicy, a to absolutnie nie było żadnej różnicy między Polakami na wsi a Ukraińcami. Jedni i drudzy na ogół byli dość ubodzy, chociaż średnia była w różnych wsiach, różna w zależności od tego, jaka tam historycznie kształtowała się mentalność. I nie było czegoś takiego, jak wyzyskiwanie jednego chłopa przez drugiego. To było niemożliwe po prostu, ponieważ jeden chłop miał te 3 morgi albo 5 morgów i drugi chłop, i Ukrainiec miał 5 morgów i Polak miał 5 morgów. Także z punktu widzenia, że tak powiem, relacji ekonomicznych nie było tutaj żadnej różnicy. Natomiast w stosunku do pana, czyli gdybyśmy tak historycznie patrzyli na to, to zarówno jeden, jak drugi był w takiej samej sytuacji. No do uwłaszczenia wszyscy byliśmy tacy sami, prawda? Więc tutaj też różnic żadnych nie było. W momencie uwłaszczenia zarówno chłopi polscy, jak i chłopi ukraińscy starali się w miarę możliwości zdobyć autonomię jakąś, prawda, na własny użytek. Ale dam Państwu taki przykład, który zaprzecza tej tezie, którą Pan próbuje tutaj zasugerować. W 1920 roku była reforma rolna. To było takie wielkie, wielkie, ogromne przedsięwzięcie na skalę całego kraju. 1920 rok. Wtedy te wielkie, potężne latyfundia, które należały do arystokracji polskiej, do tych wielkich radziwiłów, prawda, do tych wszystkich, którzy mieli tysiące wiosek swoich, hektarów i tak dalej. I one w 1920 roku zostały podzielone. I na Kresach były 3 takie województwa, gdzie zostały te ziemie przydzielone. Było województwo tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie, te 3 województwa. I było do podziału tam ogromnej ilości ziemi, 309 tysięcy hektarów. 309 tysięcy hektarów to jest ogromne terytoria. I komu ta ziemia przypada? To jest ciekawe bardzo zjawisko. To jest historycznie zapisane, udowodnione, to są fakty. Na 309 tysięcy hektarów do podziału między Polaków i Ukraińców, bo tam na tych ziemiach mieszkali właśnie Polacy i Ukraińcy, to jest ciągły uzdrowień na wsi. Ukraińcy otrzymali 220 tysięcy hektarów, 220, proszę sobie zapisać i sprawdzić później, a Polacy otrzymali 89 tysięcy. Więc gdybyśmy chcieli sprawdzać, prawda, ten kapitał majątkowy, który dostał się w ręce ukraińskie, to zdecydowanie Ukraińcy dostali więcej. Może Pan powiedzieć, że Ukraińcy było więcej. Nie, nie było więcej. Tam to przykład struktury ludności na tych terenach. My mówimy o Wołyniu, bo to już sobie wyjaśniliśmy. W województwie lwowskim 58% to byli Polacy, w województwie lwowskim 58% to byli Polacy, Ukraińcy stanowili 35%, a więc dużo mniej było. W województwie tarnopolskim Polacy stanowili 49%, Ukraińcy stanowili 46%, więc byli mniejszością, zarówno w jednym, jak i w drugim. Na Wołyniu natomiast było odwrotnie. Także w sytuacji, kiedy był ten stosunek do ziemi, to okazuje się, że rzeczywiście
rzeczywiście Ukraińcy dostali tej ziemi dużo więcej. To, że nie było tak, jak kazał pan Suwerena. Ale te relacje między Polakami a Ukraińcami w dwudziestoleciu międzywojennym nie układają się kolorowo. To znaczy, przynajmniej dwa wydarzenia można podać, które poprosił o odniesienie się, powiedzmy, pacyfikacja Małopolski Wschodniej, czyli przełom lat 20 i 30, na także mistrzowie cerkwi na Podlasie, na tym wcześniej. Tak? Wbrew, to też pokazywało kotłowanie się stanowiska względem Ukraińców w samych kołach władz. Może po kolei, pacyfikacja? Na czym polegała? To rok 29, to co pan pyta, no bo to jest rok 29, 30, kiedy następuje rekwizycja głównie broni na obszarze Małopolski Wschodniej. W wyniku sytuacji toczyło się rewolucyjnie, bo tak naprawdę w tym momencie organizacja Ukraińców, nacjonalistów ukraińskich dążyła de facto do wywołania powstania. Natomiast przy okazji tego powstania dochodzi do niszczenia ukraińskiego mienia w bardzo dużej ilości, co radykalizuje część Ukraińców i tak naprawdę sprawia, że część z nich zaczyna bardziej sympatyzować z OWU, aniżeli robiła to wcześniej. No i oczywiście kwestia krążczyzny, to jest jakby znana mowa na literaturze. No to spójrzmy na to, jak było rzeczywiście. Fakty. Fakty są takie, że w 1920 roku powstaje Ukraińska Organizacja Wojskowa. Była taka struktura, tajna struktura wojskowa, która zrodziła się po tym, kiedy Lwów dostał się w ręce polskie, kiedy państwo polskie odzyskało swoje stare ziemie, stare, wielowiekowe ziemie należące do Polski. Proszę pamiętać, że to, co my nazywamy Kresami w wieku XX, więc też 8 województw, które Państwo wymieniłem na początku, należały do Rzeczypospolitej od wieku XIV. To są stare, idące przez setki lat. Rzeczpospolita władała nimi 6 wieków, prawie 7. Więc były to ziemie polskie historyczne. Moglibyśmy nawet cofnąć się do wieku X, 981 rok, kiedy Włodzimierz, książę ruski, napada na Grody Czerwieńskie i zabiera je, zabiera nam Polak. Grody Czerwieńskie to między innymi Przemyśl i inne miasta, inne okoliczne tam miejscowości. Zabiera siłą, czyli Rusini napadają na pola, zabierają im te ziemię, a później Władysław, Bolesław Chrobry odzyskuje te ziemię. I już się wchodzimy dalej w historię. W każdym razie, że tak historycznie wyglądało. Więc mamy rok 20 i zaczyna się, kiedy Ukraińcy widzą, że te ziemie już nie do nich będą należeć, tylko do Polaków, prawda? Bo należą już do Polaków po 1918 roku. Jeszcze warto może o takim epizodzie powiedzieć, który dobitnie ten problem rozjaśnia. Mianowicie w 1918 roku, kiedy jest walka o Lwów, kiedy dochodzi do tego, że Lenta Lwowscy pojawiają się studenci i licealiści, dzięki ich walce Lwów staje się znowu na powrót Polski. To wtedy, dwa lata potem, w 1920 roku, kiedy powstaje ta organizacja wojskowa ukraińska, Ukraińcy zaczynają tworzyć w Polsce terror. Ta organizacja ukraińska wojskowa jest organizacją terrorystyczną. Co ona robi? Przez całe dziesięciolecie, od 20 roku do 30 roku, a dokładnie do 29 roku, powoduje rozliczne napady na polskie dwory, na polskie wioski, na polskie instytucje państwowe. Następują pierwsze, powiedziałbym, zbrojne próby mordowania polskich przedstawicieli władz państwowych. Pierwszego mordu, jakiego Ukraińcy chcą dokonać, to jest napad na Piłsudskiego w 1921 roku. Ukraińcy to robią, nie udaje im się.
Ten typ terroru panuje wtedy w całej Rzeczypospolitej, szczególnie na Kresach, ale też sięga Warszawa, o czym za chwilę powiem. W 1929 roku powstaje organizacja ukraińskiej nacjonalizmu, ja pamiętam, w 1930 roku. I tamta organizacja, która wcześniej powstała w 1920 roku, ta wojskowa, wchodzi w skład organizacji ukraińskiej nacjonalistów. I zaczyna się druga fala terroru. Ta druga fala terroru przynosi bardzo krwawe żniwo. Morduje się polskich nauczycieli, polskich dyrektorów szkół, napada się na poczty, napada się na koleje, napada się na listonosze itd., itd. Mamy okres wielkiego, straszliwego napięcia. Panuje w pewnym momencie o pacyfikacji, prawda? Zaraz do tego dojdę. W tej sytuacji państwo polskie widzi, że jesteśmy pod wpływem podziemią działającej struktury, która uderza w istotę państwa polskiego. Chce to państwo rozbić od środka. I takim, jak gdyby, krańcowym przypadkiem tego terroru jest napad w 1934 roku w Warszawie, a więc niedaleko stąd, ministra spraw wewnętrznych Pierackiego, który zostaje zamordowany przez bojówkę ukraińską. Rząd polski ma tego dosyć. Tych zbrodni, tych napadów, tego wyniszczania mienia polskiego, tych napadów na koleje państwowe. I wtedy rząd polski postanawia właśnie zrobić porządek. Dlatego odbiera panu odbieranie broni. No, trzeba było odebrać broń tym zbrodniarzom, bo to byli zbrodniarze. Trzeba znać to historyczne, które wyjaśnia nam przyczyny tego wszystkiego. Natomiast jeżeli idzie o cerkwie, bo mówi pan też o tej cerkwie, to było 37-38 głównie w tym okresie, że rzeczywiście zaczęto likwidować pełną ilość cerkiew na terenie Chomczy, ale tam to takie paski i kilka miast. Tylko trzeba pamiętać, że te cerkwie w dużej części, w okresie, kiedy Polska znajdowała się pod rozbiorami, to ta część Rzeczypospolitej znalazła się pod zaborem rosyjskim, carskim, jeszcze wcześniej powiem, carskim zaborem. I te cerkwie, car bardzo często, w tych cerkwiach niegdyś, to te cerkwie kiedyś były w dużej części budowlami kościelnymi, car przekształcił kościoły w cerkwie i one później stały się jak gdyby budynkami, własnością, prawda, ludu prawosławnego. I to był taki długi proces, kiedy te ziemie zaczęli później prawosławnie opuszczać i w tych miejscach, gdzie te cerkwie stały, nie było komu chodzić do tych cerkwi, one były po prostu puste. I rząd polski nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. I zaczęto te cerkwie rozbierać, niektóre palić. I wtedy powstał wśród uczonych polskich bardzo silny sprzeciw. Wielu profesorów polskich zaprotestowało przeciwko temu i rząd powstrzymał się przed dalszą eskalacją tego zagadnienia, ale to nie miało żadnego wpływu na to, co później stało się w Rzeczypospolitej, czyli na dokonanie Lugubusu. To nie miało żadnego wpływu, Lugubusu miał inny charakter, inne przyczyny i o tym możemy mówić dalej. Właśnie, niezależnie od tego, jak będziemy oceniali te relacje polsko-ukraińskie w drugiej RP, no to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie twierdził, że nawet zakładając, że Polska ponosi tutaj jakąś istotną winę w tych relacjach w 20-leciu między wojną, to nikt przy rozsądnych zmysłach nie będzie twierdził, że to, co się stało na Kresach Wschodnich, czy to był zresztą w Tarnopolskim w roku 1939, czy 11 lipca 1943, kiedy chodzi do apeum tak zwanej czarnej, dzięki tego, co się stało potem, że to będzie, że to była właściwa, w jakikolwiek sposób właściwa odpowiedź. No i moje pytanie jest takie, dlaczego to była taka hekatomba? Tak? No bo to była hekatomba de facto. Dlaczego, co się stało z tymi ludźmi, że oni byli zdolni do rozpętania tak potwornego terroru, który no jest tak szczerze, proszę Państwa, widzieli Wołyń, czy znają Państwo raczej, to był tak potworny. Ja rozumiem, że Państwo przynajmniej w dużej części byli już w Wilnie, tak? Bo widzieliście Wołyń. Ja Państwu chcę powiedzieć tak krótko co do interpretacji Wołynia i rozumienia tego filmu, że to, co zostało pokazane na Wołyniu, sposób przedstawienia, takt
i powiedziałbym taka inżynieria reżyserska, jaką zrobię z Marzowskim w tym filmie, pokazuje bardzo łagodnie to wszystko, co w rzeczywistości przebiegało dużo ostrzej, dużo bardziej groźnie i dużo bardziej prymitywnie. Smarzowski zrobił z tego film, powiedziałbym, elegancki. Nawet jeżeli pod tym słowem elegancja rozumiemy ten okrucieństwo, które zostało jednak pokazane, bo rzeczywistość była dużo ostrzejsza. Smarzowski zrobił ten film na podstawie moich książek, głównie na podstawie tej, którą tutaj macie Państwo. Można będzie ją później zdobyć. I ja w tej książce pokazuję rzeczywistość dużo bardziej realistycznie niż Smarzowski. Jak umawialiśmy się co do filmu ze Smarzowskim, jak on ma wyglądać, to bardzo długo zastanawialiśmy się, jaki kształt nadać temu filmowi, żeby on po pierwsze był prawdziwy, ale z drugiej strony, żeby nie przerodził się w jakiś koszmar, żeby ludzie nie byli porażeni tak mocno, że zaczną wychodzić z kina, bo nie uwierzą, że coś takiego mogło się zdarzyć. Ale o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, wracam do tego, dlaczego to. Więc dlaczego, po pierwsze, film Smarzowskiego w gruncie rzeczy pokazuje rok 1943. Istota tego filmu to jest rok 1943. I Wołyn, tytuł Wołyn. Ja Państwu od razu powiem, że początkowo film miał nosić nazwę inną. Jak Państwo jeszcze wygrzebią w internecie, to zobaczą, że pierwotny tytuł tego filmu był dokładnie taki jak tytuł mojej książki, Nienawiść. Tytuł miał nosić, tytuł tej książki, tego filmu miał brzmieć tak jak tytuł mojej książki, Nienawiść. Dlaczego jednak inaczej brzmi? Dlatego, że w momencie, kiedy już poszła fama, że film będzie robiony i Smarzowski poszedł do darczyńców, żeby dali trochę pieniędzy na ten film, bo to jest film wielokosztowny. Ogromne koszty trzeba, ogromne ilość pieniędzy trzeba było zdobyć, żeby zrobić ten film. To nie jest taki film, na który się kładzie 2 czy 3 miliony. Ten film pierwotnie zakładał 14 milionów, które trzeba było zdobyć, żeby go wyprodukować. Później w trakcie realizacji okazało się, że dużo więcej trzeba pieniędzy. I kiedy zwracał się do sponsorów, kochanie, dajcie nam 500 000, 100 000, 200, to sponsorzy pytali, a jaki tytuł tego filmu? A kiedy Smarzowski mówił Nienawiść, to mówili nie, na Nienawiść to my nie damy ani grosza. I w związku z tym Smarzowski zaczął myśleć nad innym tytułem i ustalił, że ponieważ ten tytuł Wołyn już jakoś tam prawda był w świadomości zbiorowej obecny, no to dam tytuł Wołyn, to może. No i dzięki temu trochę zarobił więcej pieniędzy. I wracając teraz do istoty rzeczy, czyli do źródeł. Proszę Państwa, źródeł, które wpłynęły na koszmar, na tą zbrodnię, jest kilka. Pierwsze źródło jest, ma charakter poszukiwania, kiedy Ukraińcy próbowali budować wizję państwa, swojego przyszłego państwa, tak zwanej wolnej Ukrainy w latach 40., na początku lat 40., czy w ogóle już pod koniec lat 30., kiedy przywódcy ukraińscy myśleli, że stworzą własne państwo ukraińskie, to szukali takiego modelu w Europie, który im najbardziej odpowiada. Były trzy modele wtedy, które w Europie panowały, trzy modele państw. Był faszyzm włoski, Mussolini, był nazizm niemiecki, Hitler i był komunizm sowiecki, Lenin, Stalin. Trzy modele silnych państw, silnych, które bardzo Ukraińcom się podobały. Każdy z nich był dobry dla Ukraińców. Bardzo mi się podobał każdy model, ale wybrali niemiecki. I główny ideolog ukraiński, Dmytro Donsow, który jest autorem książki pod tytułem Nacjonalizm, wzorował się na Hitlerze.
Hitler, jak wiadomo, napisał Mein Kampf. Dąców bardzo dobrze znał Mein Kampf. Przeczytał Mein Kampf, przetłumaczył go na język ukraiński. I według tego Mein Kampf stworzył własny obraz przyszłego państwa ukraińskiego i w tym swoim utworze, takim ukraińskim Mein Kampf, w tym nacjonalizmie, wyobraża sobie Ukrainę jako takie państwo, które będzie bardzo podobne do niemieckiego. I jednym ze źródeł powstania takiego państwa, ja on w tej książce swojej bardzo dokładnie opisuje, jest nienawiść jako element, który ma budować silne więzy między Ukraińcami. Musimy nienawidzić, przy pomocy nienawiści tak silnie wobec tych, którzy nas otaczają, wyniszczyć swoich przeciwników, którzy są wokół nas. To jest głównie Polaków, bo Polacy są wokół nich. I przy pomocy nienawiści zlikwidujemy naszych wrogów i stworzymy własne państwo. No co robi Hitler? No nie, z powodu nienawiści, jakby takie prawda, konstrukcje myślały, że jak zniszczy swoich wrogów, to będzie wielkim państwem, wielkim narodem. W związku z tym zaczął niszczyć Żydów, a później po kolei całą Europę, prawda? Kilkadziesiąt milionów wyżną Europejczyków. Z powodu no, nienawiści, nie chyba miłości. Ukraińcy zrobili to samo. Czyli nienawiść była wpisana jakby w konstrukcję myślową tych ideologów. Dmytro Dąców, a więc nienawiść jest wpisana w jego książkę Nacjonalizm. Ale jest drugi dokument, który mówi o nienawiści. Tak zwany dekalog ukraińskiego nacjonalisty. Na pewno pan zna ten dekalog. I tam ustne przekazanie mówi bardzo wyraźnie, przy pomocy nienawiści będziesz traktować swoich wrogów itd. itd. Czyli nienawiść była elementem konstrukcji myślowej, przy pomocy której ci mordercy, którzy szli mordować, najpierw musieli znać dekalog ukraińskiego nacjonalisty na pamięć i szli mordować z tym silnym imperatywem, będziemy przy pomocy nienawiści traktować swoich wrogów. I tym wrogiem było dziecko, tym wrogiem był starzec, tym wrogiem był mężczyzna, tym wrogiem była kobieta. Czyli mamy tę konstrukcję taką, prawda, myślową, którą pisane jest silne uczucie, to zresztą wielu innych później powtórzyło w swoich różnych dokumentach tych wszystkich kultur ukraińskiego nazizmu czy faszyzmu, bo możemy nawet mówić, że to jest odcień niemieckiego nazizmu czy włoskiego faszyzmu. Ale było drugie źródło, równie niebezpieczne i powiedziałbym moralnie bardzo smutne, mianowicie cerkiew. Cerkiew zarówno grekokatolicka, jak i cerkiew prawosławna, ponieważ lud ukraiński znajdował się na dwóch obszarach religijnych. Pierwszy obszar religijny to był Wołyń i tam była prawosławna cerkiew. I drugie to były trzy województwa południowo-okresowe, czyli Tarnopol, Głów i Stanisławów. Zarówno jedna, jak i druga cerkiew głosiła hasła nienawiści, to jest przerażające. Popi zachęcali do mordowania Polaków przy pomocy nienawiści. Ja Państwu dam przykład, żeby nie być osobnym. Grekokatolickie. Konkretnie. Ksiądz grekokatolicki Walnicki, miejscowość Jeździerzane powiat Borszów, w przemówieniu w cerkwi i przed magistratem mówił: kochani bracia i siostry, gdyby krew polska płynęła rzekami, a łzy potokami, nie zważajcie na to, oczyszczając naszą ukraińską ziemię. Ksiądz grekokatolicki Oleksiuk, miejscowość Wojniłów, powiat Kałuż. Musimy tutaj przysiąc, że nie spoczniemy, aż wszystkie korzenie w rogu, łącznie z małym dzieciątkiem, zniszczymy. Nie trzeba zważać na nic i nie kierować się sumieniem. Ksiądz to mówi.
Papier. Może jeszcze jeden. Ksiądz grekokatolicki w Medynie w czasie ogłoszenia kazania. Współistnienie Polaków i Ukraińców jest wrzodem, który należy koniecznie rozciąć. Inny ksiądz Pola Chycki w Monastyrzyskach. Za zabicie Lachów tworzenie wolnej Ukrainy grzechu nie będzie. Takich, proszę Państwa, kazań były setki. Setki w ukraińskich cerkwi. To grekokatolicy, równie prawosławni. Pop Petroszczuk. Lachów i Żydów wyryzaty. Polaków i Żydów wyrznąć. Na każdą wyprawę przeciw Polakom lub bolszewikom święciłem broń. Jest problem też święcenia broni i noży, co do których to rytuał. Niektórzy mieli zastrzeżenia. Słyszałem takie opinie Ukraińców, że tego nie było, że to Smarzowski sobie wymyślił. Proszę Państwa, są na to dziesiątki, setki dowodów. Wielu cerkwi były święcone noże, siekiery, piły, widły przed ołtarzem i popie święcini. I tak jak filmie to jest pokazane, tak było, to jest konkretny, realistyczny fakt. Pisze właśnie, na każdą wyprawę przeciw Polakom, bolszewikom święciłem broń, noże, siekiery, widła oraz udzielałem błogosławieństwa, to mój pop. Z kolei prawosławny, tam byli grekokatolicy. Inny mówi, w cerkwi urządził akt poświęcenia noży, kost, siekier, sierpów jako narzędzi mordu. Na Lachów nasz pop Stefan, to mówi jeden z Ukraińców, uroczyście poświęcił nam broń, karabiny, kulomioty, bagnety, siekiery, widły. Mógłbym cytować dalej. Co do tego, proszę Państwa, że film Smarzowskiego oddaje absolutnie prawdę, i to całą prawdę. I to bardzo delikatnie. Bo gdyby Smarzowski chciał to zrobić tak, jak ja zrobił, jak ja to zrobiłem w książce, i bardzo Państwa zachęcam do porównania książki i filmu, to wtedy dużo łatwiej będzie Państwu mieć obraz tych wydarzeń. Ja przepraszam bardzo, proszę. Muszę Panom przeszkodzić i przypomnieć, że czas nam mija. Że jesteśmy ograniczeni czasem, tak. Jako że Pan Sokowski wyjeżdża o godzinie 18 pociągiem z Warszawy. Ile mamy czasu? Proszę w związku z tym mieć na uwadze, byśmy doprowadzili do... Ile mamy czasu? To jest godzina? 16:10. No to mamy jeszcze godzinę, mamy 50 minut po tym. Tak, tylko pamiętajmy o tym, że na pewno będą pytania. Ja wiem, ja mam dwa swoje pytania i obiecuję, że to jedno. Dobrze, dajemy to. To jedno. Przenieśmy się w takim razie już do współczesności, czyli do tego, co jest dzisiaj. No i pytanie takie w sumie otwierające również tę dyskusję, która będzie za chwilę z Państwem. O ile jeszcze było zrozumiałe ze względów ideologicznych oczywiście, że w PRL starano się blokować prawdę o Wołyniu, ponieważ no, jakby nic nie mogło zakłócić tego udawanego wizerunku zgodnego współistnienia krajów w bloku wschodnim, prawda? Bo to było część tej ideologii oczywiste, to już jest mniej zrozumiałe, dlaczego ta prawda o Wołyniu w trzeciej RP, więc po upadku komunizmu w Polsce, wychodziła na jaw tak długo w pewien sposób, bo to jest taka tutaj kwestia dobrych kilkunastu lat wcześniej. Dlaczego tyle trwa? Dlaczego tyle czasu przeżywaliśmy na taki film jak Wołyń Smarzowskiego albo na popularność pańskich książek? Proszę Państwa, w moim przekonaniu sądzę, iż może wcale co proszę powiedzieć. Tak, chcemy Państwa mieć jako dowód koronny, że mówiliśmy prawdę. Proszę Państwa, jeżeli idzie o stan wolności dzisiaj w Polsce i w ciągu ostatnich 27 lat, to w moim przekonaniu ten stan wolności nie jest pełny, delikatnie mówię, dlatego że
przez 27 lat panuje w Polsce coś takiego jak poprawność polityczna. To jest chory sposób myślenia o wolności. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego w dobrze rozumianym społeczeństwie, które chce się naturalnie rozwijać. Społeczeństwo i naród, który chce się naturalnie rozwijać, musi być pełna wolność. Pełna, absolutnie pełna. Dzisiaj my takiej pełnej wolności nie mamy, dlatego że to, co nie zdarzyło się w PRL-u, kiedy komuna zabroniła mi napisać prawdę o tym, to ja tutaj w tej nowej Polsce miałem podobne doświadczenia. Kiedy pisałem tę książkę, Nienawiść, autentyczna, prawdziwa, wydarzenia oparte na faktach, to ja, proszę Państwa, tę książkę wysłałem do 10 różnych wydawców. Każdy z tych wydawców tę książkę odrzuciło. 10 wydawców ją odrzuciło. Jaka argumentacja była? Że nie pora na taką książkę, że za wcześnie, że naruszymy dobre stosunki z Ukraińcami, że powinniśmy utrzymywać relacje przyjazne, że niech pan poczeka jeszcze 5 lat, może będą lepsze czasy i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jeden dobry, silny wydawca, który się nie znał, to jest Proszyński i spółka, mówi, wydajemy, bo to jest prawda, bo to trzeba pokazać, bo tego się nie trzeba bać. I to jest normalne, proszę Państwa, normalne narody, normalne społeczeństwo, tak się mówię. Więc pierwsze źródło to jest poprawność polityczna. Ona jest chora dla nauki, bo nauka również nie może się rozwijać. Literatura również nie może się rozwijać. Życie społeczne również nie może się rozwijać. Proszę Państwa, mamy mikrofon, więc to doskonała okazja, żeby już przestał zadawać pytanie i oddał głos Państwu. To bardzo niedobrze, że padł mikrofon, bo ten mikrofon musimy też podawać. Ale to jest dobrze. Zapraszam Państwa z Mam takie pytanie. Był Pan uprzejmy powiedzieć, że uzgadnialiście z reżyserem filmu sposób przekazania okrucieństwa, żeby nie zrazić widzów. Dlaczego w takim razie sceny okrucieństwa, które są, że tak powiem, w wykonaniu Ukraińców na Polakach, są pokazywane w oddaleniu, a scena, w której Polak morduje Ukraińca, jest pokazana w ujęciu portretowym. Co w ten sposób osiągnęliście? No, to powinien odpowiedzieć reżyser bardzo niż ja, bo ja tego filmu nie kręciłem. Kiedy myśmy uzgadniali, to uzgadnialiśmy jak gdyby filozofię estetyczną filmu. Czyli zrobić film w taki sposób, żeby pokazać prawdę, ale równocześnie w taki sposób, żeby ta prawda nie była takim koszmarem i takim przerysowaniem rzeczywistości, który doprowadzi do tego, że ludzie przestaną wierzyć, że coś takiego się zdziało naprawdę. Nawet w tej wersji, którą mamy generalnie, takiej złagodzonej, takiej powiedziałbym bardziej estetycznie wyrównanej, nawet w tej wersji mam opinię trochę słuchaczy, którzy mówią, że zamykali oczy i było to dla nich bardzo trudne do przeżycia. No więc proszę sobie wyobrazić, że gdyby to był taki film, kiedy te ujęcia nie są pełne, tylko są pełne, nie takie... Kosmarzowski tam ma metody, prawda, szybkich planów, szybkich ujęć i tak dalej, i tak dalej. Co do tej sceny jednej, to ja bym do niej takiej wagi nie przywiązywał, proszę Pana, dlatego że po pierwsze trzeba sobie powiedzieć na pytanie, czy film oddaje rzeczywistość, tragiczną rzeczywistość tamtej epoki. Tak, film oddaje rzeczywistość tragiczną tamtej epoki. Czy w tamtej epoce odbywały się takie wypadki, czy takie przypadki, które nazywamy odwetami? I kiedy odwet się odbywał? Proszę Państwa, jeżeli Państwa brat albo siostra będzie na Państwa oczach mordowany, dziecko Państwa będzie mordowane, czy Państwo będą stali założonymi rękami wtedy? Rzucicie się z pazurami, żeby go bronić, prawda? To jest normalna reakcja ludzka. W przypadku, kiedy polska wieś była mordowana, a w tej wsi mieszkali bracia, siostry, ludzie, którzy znajdowali się w drugiej wsi i tam ci widzą, że tutaj są mordowani bracia, siostry, szli na pomoc,
szli na pomoc i z wściekłości, z gniewu, z rozpaczy bardzo często dokonywali takiej operacji, która jest oczywiście z punktu widzenia jak gdyby takiej zimnej logiki trudna do dźwignięcia, ale tak było. Rzeczywiście były fakty odwrotu, ale one były wyrazem kompletnie, one potwierdzają tylko zbrodnie. Bo gdyby nie było tych zbrodni, nie było aktu odwrotu. Natomiast to do samej techniki, którą z Marzowski pokazuje. Myślę, że to wynikało z tego, że pokazuje tutaj bardzo dużo różnych zbrodni, które wykonali Ukraińcy. Pokażmy też jedną scenę trochę mocniej, żeby pokazać, że były takie, żeby zwrócić na to uwagę. To był ten, myślę, taki, wie pan, zwróćmy na to uwagę, były i takie pan. Ale to nie znaczy, że Smarzowski chciał w ten sposób powiedzieć, patrzeć, ci Polacy są, to nie o to chodzi. Ale ta scena nabrała zupełnie innego wyrazu politycznego. Nie, ja mam... Wydaje mi się, że pan niech pan sobie sam zada pytanie jedno. Czy chciałby pan z bliska oglądać scenę ściągania rękawiczki? Ale proszę, proszę nie napadać na mnie, bo nie jest moim celem poruszanie państwa, tylko chodzi mi o pewną wymowę tej sceny w odniesieniu do scen, które są pokazywane w perspektywie, gdzie nie widać, jak Ukraińcy mordują Polaków, wołają siekierami. Ale widać, bo ostatnie jedno, pan ma takie rody, ma pan prawo, pan ma inne, ktoś inny ma jeszcze inne, są różne odbiory. Dziękuję bardzo. Się, że chcemy mówić tutaj prawdę, a zabrakło mi pewnego wątku, wielu wątków, bo jesteśmy ograniczeni w czasie. Chciałabym zapytać pana o pańskie uratowanie i chciałabym również, żeby pan powiedział o swoich staraniach związanych z wprowadzeniem Krzyża Wschodniego. A przy tej okazji rozumiem również, że pojawi się ten wątek Ukraińców, którzy nie chcieli wziąć udziału w tej zbrodni, która de facto była zbrodnią mocno organizowaną, często wymuszaną i często przeprowadzaną w strachu o własne życie. Proszę państwa, jeżeli idzie o mordowanie, i o ten taki straszliwy zabieg ludobójstwa, bo to nie jest tylko to takie strzelanie do partnera, którego chcemy zniszczyć, tylko to było bardzo często znęcanie się, które trwało kilka godzin nad jednym człowiekiem. Kiedy mordowano jednego człowieka przez kilka godzin, ja bym mógł państwu tutaj dziesiątki przykładów podawać, jak mordowano jednego człowieka przez 7-8 godzin, jednego człowieka. A w ten sposób mordowano setki, tysiące, ale mordowano Polaków. I o tym wiemy, bo jeszcze moja książka film mówi, ale mordowali też Ukraińcy Żydów, mordowali też Ukraińcy Rosjan, mordowali też Ukraińcy Czechów, mordowali też Ukraińcy Cyganów. Także Polacy byli wśród tych narodów najbardziej, największą ilością, bo jeżeli idzie o liczbę, to Polaków na Wołyniu wymordowano 60 tysięcy. Na Kresach całych Polaków wymordowano ponad 200 tysięcy. To są bardzo realne liczby. Wprawdzie tam niektórzy uczeni podają trochę mniejsze, ale ja znam badania wrocławskie, które potwierdzają tę liczbę wyższą, ponad 200 tysięcy. Ale nawet nie o liczbę tutaj idzie o skalę mordu. Jeżeli natomiast zapytamy, czy wszyscy Ukraińcy mordowali, oczywiście nie wszyscy Ukraińcy mordowali. Mordowały jak gdyby trzy formacje. Pierwszy to by, może tak nazwijmy, to formacje, które były dużo wcześniej zorganizowane, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, to jest pierwsza formacja, która powstała, powtarzam, w 1929 roku. I dużo wcześniej przygotowywali się już z tą koncepcją budowania tej swojej, jak gdyby, no, państwa, które ma powstać. Druga formacja, która była już formacją, bo ta pierwsza była formacją polityczną, to była partia polityczna. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów to jest partia polityczna. Natomiast druga formacja to była formacja wojskowa, to była Ukraińska Powstańcza Armia.
która powstała zresztą dopiero w 1941 roku, a Bandera przejął ją w 1943 praktycznie, chociaż w drugim już były początki. Czyli mamy drugą formację wojskową. I trzecia formacja to są ochotnicy ukraińscy, którzy sami z własnej dobrej woli, chłopi ze wsi, brali siekiery i tutaj idzie mordować, prawda, organizację ukraińskich nacjonalistów, tutaj OPA i chłopi razem z nimi idą mordować, bo były trzy fazy. Było palenie wsi, było grabienie wsi i było mordowanie wsi. Były te trzy etapy, prawda, i każdy z nich miał, każdy miał swoją część do wykonania zadania, ale było też, i bardzo dobrze pani dyrektor zwróciła na to uwagę, było też takie zjawisko wymuszania na Ukraińcach udziału w tych grupach morderczych. Ukraińcy byli siłą, pewna część Ukraińców siłą byli zapędzani do tych struktur, które dokonywały mordów. Bardzo wielu Ukraińców uciekało, mamy dowody i to uczeni podają te dowody, kiedy Ukraińcy uciekali do lasu, po to tylko do lasu, do swojego lasu, po to tylko, żeby nie wstąpić do organizacji ukraińskich nacjonalistów. Więc były różne postawy wśród Ukraińców. Byli tacy, którzy mordowali, byli tacy, którzy uciekali, byli tacy, którzy się sprzeciwiali. I byli wreszcie tacy, to też trzeba powiedzieć, którzy ratowali. I było bardzo dużo takich Ukraińców, którzy ratowali. Na przykład moją rodzinę uratowała Ukrainka. Jestem tutaj dzięki tej Ukraińce, która mnie uratowała. Takich rodzin uratowanych jak ja było setki. Tak jak Polacy ratowali Żydów i za ratowanie Żyda była śmierć ze strony Niemców, tak samo za ratowanie Polaków, którego to aktu ratowania dokonywali niektórzy Ukraińcy, za uratowanego Polaka, jeżeli się dowiedziało dowództwo ukraińskie, że został ratowany Polak przez jakiegoś Ukraińca, to ten Ukraińc na pewno był zgodzony. Bardzo wielu Ukraińców wymordowano. Taki badacz ukraiński Poliszczuk, Wiktor Poliszczuk, podaje w swoich badaniach, że 60, a nawet w pewnym momencie poprawia się, mówi 80 tysięcy Ukraińców zostało wymordowanych przez bandę UPA i przez Ukraińską Powstańczą Armię. Także były tam i te procesy, to było bardzo skomplikowane i bardzo różnie to wyglądało w różnych miejscowościach. Teraz co do, jeszcze żeby obraz był trudniejszy, co do skali mordów i do czasu mordów. Otóż film Wolny mówił o 1943 roku, natomiast mordy i rzezie, samo ludobójstwo zaczęło się w 1939 roku i w województwie tarnopolskim. Pierwsze mordy dokonały się w trzech powiatach. To powiat Podhajce, Brzeżany i Buczacz. W tych trzech powiatach od 17 września, bo to się zaczęło mniej więcej, kiedy Sowieci napadli na Polskę, w tym samym czasie równocześnie Ukraińcy uderzają na Polaków. I zaczyna się mordowanie na Polaków. I ta fala mordu 1939 roku idzie z Tarnopola na północ do Wołynia, a później z powrotem wraca. I ogarnia rok 1944 znowu Tarnopol, po raz drugi, Lwów, Stanisław, a także po części krakowskie województwo, po części lubelskie, po części poleskie. Także w sumie obejmuje też dużo rzeczy. Proszę bardzo. A poproszę dodał tylko jedną rzecz. Spraw tych Ukraińców wyszło w tym roku, zresztą panowie obydwaj brali udział w dyskusji, to prowadził Piotr Zychowicz z do rzeczy. Książka Wikosława Szabowskiego z podmiennych zdrajcy, właśnie o Ukraińcach ratujących Polaków podczas tych strasznych wydarzeń na wyłudnionym tylko po Galicji. Są dwie takie książki. Była wcześniej pierwsza, ta roku. Także staramy się pokazać tych Ukraińców, którzy byli Ukraińcami sprawiedliwymi i dobrymi. I paradoks w tej chwili polega na tym, ten wątek być może się pojawi w dyskusji jeszcze, mianowicie, że dzisiaj na placach Ukrainy, na naszych dawnych polskich ziemiach, stoją pomniki morderców, największych zbrodniarzy. Bandera, Szuchewicz, Kraczkiewski, Lewyk, to są najstraszliwsze postacie zapisane w historii Polski. To tak jakbyśmy sobie dzisiaj wyobrazili, że Hitler, Himmler, Goebbels stoją, ich pomniki stoją w Berlinie, w Monachium i gdzie indziej.
I to jest duży problem współczesnej Europy. Co zrobił Europa z Ukraińcami, z Ukrainą, która buduje tożsamość na fałszywych założeniach, na krwi przelanej przez Polaków. Przelanej Polaków. Przepraszam, ale czy można zabrać? Bardzo proszę. Proszę szanownego pana, mówi pan, że miał pan ogromne trudności z wydawnictwami. Tak. Proszę pana, muszę państwu powiedzieć, że nie ma ciągłości z URP. Tak zwany prezydent Ryszard Kaczorowski nie miał prawa przekazywać insygnii Wałęsy. Dlaczego? Bo Kaczorowski funkcjonował na podstawie konstytucji 1935 roku, natomiast Wałęsa zaprzyjął na konstytucję peerelowską przerobioną na RP. Dziękuję pan, co to jest wątek jakby no poboczny i wymyślny, związany z naszą dyskusją. Proszę pana, więc proszę zadać pytanie. Ale proszę pana, chciałem jeszcze dopowiedzieć na temat stanu prawnego ziem na wschodzie. Pod względem prawnym nadal ziemie II Rzeczpospolitej należą do Polski. Dlaczego? Nie ma traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Poczdam dopiero zapowiada drugi traktat pokojowy po II wojnie światowej. Poza tym, proszę państwa, traktat ryski z 21 roku nie jest uchylony. Postanowienie ambasadorów... Ja rozumiem, ale proszę, żeby pan zadał pytanie, ponieważ inne osoby również czekają na zadanie pytania, więc proszę, żeby pan zadał pytanie. Jeszcze dwa słowa. Proszę pani, postanowienie ambasadorów, Rady Ambasadorów 23 roku nie jest uchylone, więc pozwolenie teoretycznie prawne nadal kresy II Rzeczpospolitej należą do Polski. Taka jest prawda na temat. Pozwolimy jeszcze na temat Ukraińców. Co to są Ukraińcy? Ukraińcy to nic innego, tylko Rosjanie. I kiedy powstała Ukraina? Mianowicie... Ale już o tym mówiliśmy. O tym już mówiliśmy. Ten wątek się pojawił. Ale czy zechce pan zadać pytanie? Bo jakby... Ja tylko chciałem dopowiedzieć. To chce się odnieść? Na temat ciągłości z URP. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu. Pytanie? Pan. Panie Stanisławie, chciałem panu pierwsze podziękować za pracę, którą pan wykonał i zadać jedno krótkie pytanie. Z iloma osobami pan rozmawiał, ile relacji pan zebrał w ciągu swojego życia? I drugie pytanie, takie związane bardziej z pana też profesją literacką. Jest pan człowiekiem kultury słowa i sam tytuł pana książki, to co pan przed chwilą mówił o nienawiści, to się nie bierze znikąd. To się bierze z tego, co ludzie mówią, ze słowa. Wszystko się bierze ze słów, z narracji. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj wynotować to, co wczoraj w nocy zobaczyłem. To są komentarze, które pojawiły się pod pewnym postem. I tutaj pisze pani, która z wyglądu jest osobą, która ma co najmniej wnuki. A nie lepiej wsadzić zwyrodnialca do worka i na tydzień po samą szyję zakopać na trawniku w centrum miasta? Niech ludzie widzą, a psiaki niech mu na łeb sikają. Przepraszam, to są komentarze do tego. To jest chwileczkę. Do czego zmierzam? To są komentarze do zdarzenia, które się zdarzyło. Tutaj jest 25 propozycji wszelkiego rodzaju okrucieństw dotyczące człowieka, krótki komunikat. Animal Patrol, zwyrodniale, który zakopał psa żywcem w rękach policji. Przepraszam. I pozwolę sobie skończyć myśl. Aha. Czy mowa nienawiści, to co tutaj ci ludzie prezentują, to są, ja bardzo daleko odbiegliśmy, ale czy tak daleko odbiegliśmy? Czy nie powinniśmy być wyczuleni na to, żeby w naszych emocjach, w naszych wypowiedziach, pan mówił o poprawności politycznej, to nie ma nic wspólnego z poprawnością polityczną, to z byciu człowiekiem. Czy możemy sobie pozwolić, bo ci Ukraińcy, oni się nie urodzili z wizją, że kogoś trzeba piłą żywcem przeciąć. Te pomysły ktoś rzucał i ktoś to wielokrotnie powtarzał, prawda? Chodzi mi o, jak mówię do pana jako do literata, o słowo, o to, o odpowiedzialność za to, jaką narrację snujemy. Jaka jest pana refleksja w tym związku? Tak, odpowiadam panu na pytanie, z iloma ludźmi rozmawiałem, żeby dokonać analizy tamtej rzeczywistości, żeby dać jej wyraz artystyczny, literacki. Myślę, że ja nigdy dokładnie nie liczyłem, ale tak sobie w tej chwili w pamięci przypominam tamte lata. Ja myślę, że tak gdzieś około 5000 ludzi, z którymi ja rozmawiałem na ten temat, ponieważ na wielu spotkaniach literackich, po pierwsze, moja sama rodzina, która przeżyła ten czas, to ludobójstwo, to jest około 100 osób, więc każdy z tych członków, którzy to przeżył, mi dokładnie relacjonował, jak to z jego punktu widzenia wyglądało.
kolejne setki tu byli sąsiedzi, znajomi, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Ja też spisywałem relacje przez dziesięciolecia. Ja mam cały stos notatek, informacji, ilustracji i tak dalej, i tak dalej. Także bym chciał napisać taką książkę składającą się tylko z dokumentów, oświadczeń, informacji, to by były kilka tomów tego tu zgromadzonych. To jest wszystko wiarygodne i pełne. Natomiast co do nienawiści, co do sposobu wyrażania tej nienawiści przy pomocy kultury. Kultura jest właściwie jedynym sposobem organizowania ludzkiego życia. Proszę Państwa, my wszyscy tkwimy w różnego rodzaju postaciach kultury. My jesteśmy owocem kultury, my jesteśmy owocem właściwie dwóch takich prądów, które nas kształtowały przez długi czas. To jest wiara i kultura. Wiara i kultura. Nic nas innego nie kształtuje, tylko wiara i kultura. I jeżeli przyjdziemy do sfery kultury, to wśród tych wszystkich dziedzin, które najbardziej wpływają na wyobraźnię ludzką, które kształtują naszą mentalność, nasz charakter, naszą wiedzę i tak, naszą wrażliwość, to oczywiście największy wpływ na literatura. Literatura jest najsilniejszą intelektualną sprężyną, która buduje naszą tożsamość. I pod tym względem wydaje mi się, że trzeba trzymać jednego standardu, jednej zasady, że trzymać się prawdy. Trzymać się generalnie prawdy, tego co intuujemy w naszej tożsamości narodowej. My jako naród byliśmy bardzo uczuleni przede wszystkim przez uwarunkowania, w jakie znajdowaliśmy się naprawdę, ponieważ mieliśmy dwóch wrogów, wiecznych dwóch wrogów i po prawej stronie i po lewej. Mieliśmy Niemców, którzy odwiecznie nas napadali, prawda, historycznie, i mieliśmy Rosję, która odwiecznie nas napadała. W związku z tym byliśmy bardzo uczuleni, co tam mówią z tej strony, co tam mówią z tej strony. Uczulenie naprawdę to było takie nasze podstawowe uczulenie mentalne. To jest bardzo ciekawe, co w tej chwili z naszym narodem się odbywa. O tym nie mówimy dzisiaj. Ja Państwu polecam inny nut mojej książki, który się zajmuje opisywaniem tego, co się dzieje dzisiaj z polską duszą, z polskim sercem, z polskim umysłem, z polską wyobraźnią, i wreszcie co się dzieje z polskim językiem, to co Pana interesuje. Proszę sięgnąć po cykl mojej książki, który już trylogia w tej chwili powstaje. Powstaje pierwszy tytuł tej trylogii, to jest Barbarzyńcy ubrani. Ja pokazuję, jak w tej chwili pewien typ intelektualnego barbarzyństwa wpływa na nasze umysły, jak bardzo zniewala nas jako naród takimi metodami, które są bardzo subtelne i nawet niedostrzegalne, ale zrobiły z wielu z nas Polaków ludzi, którzy nie opierają swojego życia o własną tożsamość historyczną, którzy odchodzą od polskości. Pierwszy tom tej książki się nazywa Barbarzyńcy ubrani, drugi tom Spisek Barbarzyńców. Oba te tytuły są już na rynku, możecie je Państwo zdobyć. Trzeci tom Barbarzyńcy w salonie już wejdzie na rynek w przyszłym tygodniu. I macie Państwo panoramę trzech książek, które odpowiadają Panu na to pytanie, co się dzieje z naszą kulturą, z naszą umysłowością, z naszym językiem, jak kształtuje się nasza mentalność. Problem mentalności jest jedną z podstawowych kategorii, która dotyczy narodu, dlatego że mentalność jest tą najtrwalszą cechą, którą buduje naród przez długie wieki. Taką podstawową cechą mentalną mamy jak gdyby tylko cztery właściwie etapy mentalności w życiu Polaków w ciągu tylko tysiące lat. Ma mentalność tak krótko rycerską, szlachecką, mieszczańską i później kapitalistyczną w gruncie rzeczy. I każda z tych mentalności trwa po kilkaset lat. Mentalność rycerska to prawie 500 lat. I dzisiaj jest próba zniszczenia polskiej mentalności w ciągu kilkudziesięciu lat, podczas kiedy mentalność się buduje przez setki lat. Ale to już w książce. Bardzo Państwu polecam. Barbarzyńcy, szukajcie w internecie, znajdziecie te książki. Bardzo Wam polecam, bo one mówią o tym, jakim jesteśmy dzisiaj. Wydawanie Pana książek, czy doświadczył Pan osobiście jakichś takich wrogich zachowań wobec Pana jako świadka historii, literata, osoby badającej, pyta? Tak, właśnie dzisiaj spotkałem takiego znajomego dyrektora, który pracuje
w Muzeum Iwaszkiewicza i rozmawialiśmy o dawnych czasach, ponieważ znamy się od dawna. Ja przypomniałem taki epizod, któryśmy zdarzył właśnie w jego poprzedniej pracy w Przemyślu. Było spotkanie takie jak tutaj u Państwa. Ja byłem dokładnie tak samo jak tutaj. I po tym spotkaniu, już koniec spotkania, podchodzi do mnie jeden z bardzo eleganckich mężczyzn z tego zgromadzenia i prosi mnie na taką prywatną rozmowę. Ja myślę, o co chodzi? Możemy powiedzieć, rozmawiacie, nie, no nie powiecie, ale może damy, już tak znaleźć przy mnie boku. No ja tutaj przyszedłem nieprzypadkowo. Pragnę Pana ostrzec. Jeżeli Pan będzie nadal mówić w taki sposób, jak Pan tutaj mówił, to ja nie mogę Panu gwarantować bezpieczeństwa. Ja to tam nie rozumiem. Pan mnie tutaj chroni w tym zespole. Tak, ja jestem z odpowiednich służb i specjalnie przyszedłem, żeby usłyszeć, co Pan tutaj mówi. Na każdym Pana spotkaniu są tacy jak ja. To jest pierwsza sprawa. Druga, otrzymuję listy z groźbą. Jeden z tych listów brzmiał następująco. Drzewo, które, na którym Cię powiesimy, już rośnie. Więc otrzymuję również taki list. Nie będę cytować inny, bo są równie piękne jak ten. Ja mam krótkie pytanie. Proszę. Panie Stanisławie, Pan mówi, prowadził Pan ogromną tak zwaną spuściznę w języku archiwalnym. Rozumiem, że ten list pewnie też do niej trafił. Czy ma Pan już jakiś pomysł, co się z nią stanie, jak Pan zamierza, bo na przykład spuściznę wielu działaczy jest Pan wątpliwie osobą niezwykle cenną dla naszej historii i literatury. Czy ma Pan jakieś sprecyzowane plany co do tej spuścizny? Chciałem Panu powiedzieć takim gorzkim żartem, że chyba spalę to wszystko, żeby ci, którzy mi mówili, nie dręczono i męczono po mojej śmierci, bo tam są bardzo ostre, bardzo mocne słowa. Nie wiem, co z tym zrobić. To znaczy, jako archiwista apeluję i błagam, żeby przekazał je Pan archiwom państwowym. Dziękuję bardzo. I zaleczam Panu, że każde archiwum państwowe z pocałowaniem w rękę tę spuściznę przyjmie. Z opracowaniem to może być już dużo później, bo chyba opracowanie spuścizny Agnieszki Osieckiej trwało z 10 czy 12 lat, ale ten zasób jest po prostu bezcenny i bardzo Pana o to uczulam i błagam, żeby Pan rozważył taką możliwość. Pana umysł uczonego przemawia. Pytanie jest Pan. Proszę bardzo. Ja mam takie pytania dwa do Pana. Pierwsze to, jak Pana zdaniem można wytłumaczyć, moim zdaniem ewidentną różnicę pomiędzy represjami wobec Polaków na Kresach Wschodnich, szczególnie na Wołyniu, a Wołyniu jest to z mniejszyzną. Bo jakby nie było, jakby nie było różnica jest zasadnicza, moim zdaniem. Ja dlatego tak mówię, bo ja akurat nie da to powiedzieć. Na Wołyniu mieliśmy z ewidentnym zbrojną przeciwko ludzkości, ja tak widzę. Natomiast w tym samym mniej więcej czasie, na Wielkiej Świdwie, mogliśmy rozbroić pułk litewski, puścić Kalesona do domu. To są te różnice, prawda? Jak Pan zdaje, czy Pan zdaje, drugie pytanie to jest dotyczące filmu. Spotkałem się z taką opinią, z taką wypowiedzią reżysera, nie wiem, czy to również Pana wypowiedź była, ale mówiłem o Smarzowskim, że ten film jest zrobiony po to, żeby stworzyć most pomiędzy tymi dwoma naszymi narodami. Czy Panu zdaniem jest to do osiągnięcia? To jest wypowiedź Smarzowskiego. Ja myślę, że to jest wypowiedź trochę taka wymuszana, ponieważ zawsze, kiedy wybitny twórca staje przed grupą dziennikarzy, to dziennikarze najczęściej zadają pytanie, jaki jest cel Pana działalności, Pana filmu, Pana książki itd. itd. No i Smarzowski odpowiedział tak rzeczywiście, jak Pan tutaj mniej więcej zacytował, że bardzo mu zależy na tym, żeby po tym filmie między Polakami a Ukraińcami no, doszło do jakiegoś zbliżenia. Trudno mówić tutaj o pojednaniu, pojęcie pojednania chyba jest zbyt daleko idące. Natomiast czy rzeczywiście dojdzie do zbliżenia? Do zbliżenia to znaczy, że zaczniemy się rozumieć. Żeby zacząć się rozumieć, to trzeba rozmawiać. Prawda? Żeby zrozumieć siebie wzajemnie, żebym ja Pana zrozumiał, to Pan musiał coś powiedzieć. Ja próbuję Pana zrozumieć teraz. Z Ukraińcami jest taki problem, że oni nie pozwalają, żeby ich zrozumieć.
bo film jest taką drogą do zrozumienia. Film to jest taka wyciągnięta ręka. Bracia Ukraińcy, patrzcie, my mamy z wami taki problem. W historii zdarzyło się to i to. I my chcemy wam pokazać, jak my widzimy tamtą zbrodnię. Spróbujcie nam odpowiedzieć, jak wy to rozumiecie. Dlaczego do tego doszło? Co się takiego stało między tymi dwoma narodami, które były, żyły obok siebie? Sąsiad z sąsiad, prawda? Brat z bratem, prawda? Mąż i żona, pan Ukraińca na Polka. Ta wyciągnięta ręka została odrzucona. Film na Ukrainie nie może się ukazać. Państwo wiedzą już, że rząd ukraiński, władze centralne tego rządu zabroniły temu filmowi ścieżki przez kina ukraińskie. Więcej, i to jest w ogóle paradoks, w stosunkach międzynarodowych to jest pierwszy przypadek, który ja znam tego rodzaju, kiedy ministrowie rządu ukraińskiego zalecili polskim władzom rządowym, władzom polskiemu rządowi, żeby się nie wypowiadał na temat polskiego filmu. I polski rząd zamilkł. No to jest paradoks. Jak polski rząd może ulegać presji obcego rządu czy obcych ministrów? Nie do pojęcia. Znowu, prawda, zamiast odłożyć, no zamiast powiedzieć, no zrobiliście film, który nas przeraża, bo tak mogą mówić, no ale podyskutujmy na ten temat. Więc odpowiadam panu na to pytanie, no nie ma tej dobrej woli. To jest tak samo jak w filmie z tą sceną, którą państwo pamiętacie, wysłannika polskiego rządu, emisariusza, który jedzie do Ukraińców po to, żeby z nimi porozmawiać, żeby powstrzymać rozlew krwi, to oni co robią? Rozrywają po koniu. I dzisiaj jest sytuacja podobna. My wyciągamy rękę, a oni tę rękę blokują. Nie chcą rozmawiać. Natomiast proszę jeszcze raz to pierwsze pytanie, to dotyczy Litwy, tak. No rzeczywiście tam była niecudna sytuacja. Litwini nigdy nie stworzyli takiej formacji, które w ideologii swojej miały, że tak powiem, jak gdyby ten nakaz, prawda, mordowania, chociaż zrobili Ponary. I w Ponarach zostało wymordowane ponad 100 tysięcy Polaków Żydów, w Unii Polaków też ponad 20 tysięcy. No i tam była zupełnie inna sytuacja. To nie było tego napięcia, nie było tej historii, nie było tego organizacji ukraińskiej nacjonalistów. Tam oczywiście też tam były te faszyzujące organizacje, które były bardzo silne, z Szalusów, tam inne cuda spale, ale to jest zupełnie inny problem. To się inaczej kształtowała się historia po prostu. Dziękuję. Proszę pytanie. Pozwolę sobie powiedzieć taką refleksję na temat roli filmu. Całkowicie się zgadzam, że ten film jest chyba równie ważny dla Ukraińców jak dla nas. I dla nas jest oczywiste, że nasza rozmowa z Ukraińcami musi stanąć po prostu, oni powinni się zmierzyć z prawdą. Tak jest nasze oczekiwanie. Ten film ma temu służyć i sytuacja, kiedy ten film został zakazany de facto i zabroniony, jest sytuacją po pierwsze kuriozalną, a po drugie miejmy nadzieję, że to, co jest zakazane, będzie jednak budziło ciekawość i że z czasem ten film będzie w tej czy innej formie przez Ukraińców oglądany, bo to jest jedyna nadzieja na ten dialog. To, co pan Stanisław Władzi powiedział, że oni po prostu, my pokazujemy naszą narrację, naszą pamięć tych wydarzeń. No i dopóki jest podstawowy problem zmierzenia się z prawdą i negowania prawdy, no to w tym momencie jakby tej rozmowy nie można nawet zacząć, bo tutaj dialog z naszej strony kończy się stwierdzeniem, ale to nieprawda, to nie było tak. I miejmy nadzieję, że dzisiaj w dobie internetu jednak mimo wszystko otwartej granicy dla Ukrainy, bo to nie są czasy sowieckie, kiedy ta możliwość ruchu była żadna albo niewielka, że ten film prędzej czy później do ukraińskiej świadomości społecznej dotrze. Pozwolę sobie, to jest daleka analogia, ale proszę sobie przypomnieć film Lanzmana Shoah. On został nakręcony w połowie lat 80. i pokazywał żydowskie spojrzenie na Polskę w kontekście Holokaustu. Oczywiście ten film był mocno ideologiczny, znaczy w ogóle trudno porównywać jego artystyczną wartość w porównaniu z dziełem Smarzowskiego, bo to jest zupełnie inna klasa. Natomiast ten film został pokazany w telewizji PRL-u i wszyscy mogli sobie wyrobić zdanie. No tutaj jest diametralna różnica, że nawet ze głupiego PRL-u potrafiono się z tym w jakiś sposób zmierzyć. I to jakąś tam refleksję u niektórych ludzi, którzy się tym tematem zainteresowali, wywołało. I ja bardzo liczę, jestem przekonany, że ten film swoje podstawowe zadanie rozpoczęcia
Ja nawet nie mówię dialogu, bo dialog musi być w oparciu o pewne o fakty. A tutaj nie ma zgody co do faktów, które dla nas są doskonale udokumentowane, może nie doskonale, ale bardzo mocno udokumentowane. I po prostu liczmy na to, że to jednak jest film, który Ukraińcy zobaczą. Jeszcze coś wtrącę. My rozmawialiśmy przed spotkaniem rozmawialiśmy i tutaj słusznie pan Sienkowski zauważył, że to jest film, który będzie oddziaływał przez lata jeszcze. On miał dopiero teraz premierę, natomiast on będzie inaczej, że tak powiem, również reagował, że tak powiem, z mentalnością, świadomością ukraińską za lat 10, 20, 30, bo tam też pewne procesy muszą zajść, prawda? Tam nastąpią różne przewartościowania. One, proszę pamiętać, że to jest państwo bardzo młode, to jest najmłodsze państwo świata. Młody naród. Młody naród. To naród, który jest nieukształtowany. Oni nie mają swojej mentalności historycznej. To jest naród, który buduje tożsamość. Także to są procesy bardzo długie, bardzo skomplikowane. I film im pomoże ukształtować swój stosunek do rzeczywistości, do historii i tradycji. Ten film będzie, powiedziałbym, bardzo proukraiński za pewien czas. Zobaczycie. Pan z tyłu i potem, i to będzie już dwa ostatnie pytanie, podczas nas do nich. Tak, zarówno Juszczenko, prezydent lat tam, początku 2000 lat, jak i ten aktualny Poroszenko kształcili się za granicą ukraińską. I zarówno pierwszy, jak i drugi stawiają pomniki banderowców. Poroszenko ostatnio jeszcze powiedział, że trzeba się śpieszyć, bo oni umierają. A jeszcze a propos tej cenzury, ona również, jeśli chodzi o ten film, dotyczy Niemiec. Tak, dziękuję panu. Przepraszam bardzo, ale tak. Jeśli można, tak. Ad vocem, to chciałabym zwrócić uwagę na rzecz, na którą chyba tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że choć jest być może bardzo oczywista, że te pomniki nie stawiane są w związku z dokonaniami, w cudzysłowie, związanymi z rzezią wołyńską, ale z tym, co nastąpiło po wojnie, a więc z walką, którą prowadziła organizacja UPA z NKWD, z Rosją. To jest przesada z tym NKWD i z tą walką. Gdybyśmy patrzyli na rzeczywisty obraz tamtych czasów, to ukraińskie formacje były bardzo silnie związane z Rosją Sowiecką najpierw. Kiedy Związek Arcybiskup Szeptyński, który sprzyjał tym wszystkim bandom i tym mordercom, witał również entuzjastycznie Hitlera, jak i Stalina, także to był bardzo... Tylko my tu mówimy o pani mówi o okresie po roku 45, na więcej wpływ Sawur ginie w styczniu 45 roku w zasadce NKWD, także to... Ale to w ogóle... Ale to jest problem do dyskusji. Znaczy to właśnie jest problem dyskusji, to ja sobie pozwolę to pytanie zadać, miałem go nie zadawać, bo mamy powiedzmy dość kontrowersyjne, ale rzeczywiście to jest trochę tak i to jest dla nas Polaków na pewno bolesne, ale też z którą musimy się, że tak powiem, zetrzeć, że UPA na Ukrainie jest trochę postrzegana w taki sposób, jak u nas podziemie antykomuniczne, podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej. Tego zestawienia jednak były. Tylko nie chodzi o zestawianie tutaj jakby, tylko chodzi o pewien sposób postrzegania, możemy się z tym zgadzać, nie zgadzać oczywiście, natomiast ono po stronie ukraińskiej jest. Nie, proszę pana, to jest propaganda, która ma na celu odwrócić uwagę od istoty rzeczy. Boją się przyznać, że dokonali straszliwych mordów i to jest istotą rzeczy. Boją się. Bardzo proszę, na końcu pytanie kończymy. Jeszcze pan, proszę. Tak, ale jeszcze pan na pewno. Dwa pytania. Jak słyszę o tym przyjaciołach Ukrainy, a wracam z Ukrainy, jacy to
pytanie. Ja mam do czynienia, krótko, czuję się po tych magazynach, bo do wieku emerytalnego muszę dociągnąć. Tam pracuje mnóstwo młodych Ukraińców. Tak jak oni się butnie wobec nas Polaków zachowują, to jest to po prostu, to właśnie spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać, o co tu chodzi. To nad nimi taki w Ukrainie parasol ochronny rozpina. Polacy jak to za granicę do pracy emerytalnej na własną rękę, na własną rękę i taki Ukrainie. Oni tu mają wszystko jako pracę. Nawet nie muszą znać języka polskiego. To my Polacy pracujący i nas jedujemy się ludzi z nas do pracy. Może mi pan wskazał jak źródła, bo ja muszę dotrzeć. Skąd? Pyta pani mnie o źródła przyjaźni. Ja nie znam źródeł przyjaźni. Nie ma takich źródeł, które, z których czerpiemy, rzucamy tam wiadro i wyciągamy przyjaźń. Nie ma takich źródeł. Lech Kaczyński potrafił tak. Niemcom wystawić rachunek za II wojnę światową. Dlaczego nie zrobimy tego wobec Ukrainy? Jest i wie pani, to jest taki problem nieobieczny problem, jak się rządy zachowują wobec własnych narodów. Zwykle jest tak, że rządy prowadzą swoją odrębną politykę, której narody bardzo często nie popierają. I tak, myślę, jest dzisiaj również w naszej rzeczywistości. To musimy się bronić, bo któregoś dnia znowu się obudzimy, a Polski nie będzie. No, ostatnie pytanie. Pan jeszcze, tak bardzo proszę. Ja dwa razy na filmie Woli. Dwa razy był pan? Tak. Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. Chciałem na filmie być dalej. Chciałem zobaczyć realistyczny film. Jak to tam było? Tam jest, to nie jest film, nie pokazuje tego wszystkiego, co pan w swoich artykułach pisze. Ja czytam artykuły pana co tydzień, więc... Na Szawskiej Gazecie, tak, tygodniku, tak? Ja znam trochę Ukraińców, bo przez ten Dulak byłem wybliżony do Niemiec i potem po wejściu Anglików i Amerykanów, Aliantów może, był obóz polski, był obóz rosyjski i był obóz ukraiński. I wiem, co oni tam wyrabiali. Powiem taki krótki obrazek. Niemka przyszła na skargę do Amerykanów, do policji amerykańskiej, że ją zgwałcili i zabrali i rower poprawili. Amerykanie dali znać, taki, jak komisja, jak i Polska, taki tam obrogi Ukraińca, dziwogorzy. Kazali przyprowadzić. To Niemkę. Przyszła ta Niemka, stanęło, tam było ze 3000 tych Ukraińców, stanęło, niech wybierze kto. No i ja mówię, trudno, wszyscy podobni. Ale ich było trzech. Wybrał oficer radziecki, trzech Ukraińców. U nas to się tak każe. I tych na miejscu zabił. No tamci MP spojrzeli się i odjechali. Po nim pojechali Ukraińcy, spalili, bo to spalili cały ten dom, cały zarząd, który był tych, którzy strzelali do nich. I tam była ich taka. Ja tu nie widziałem. Tu jest tak łagodnie ten film pokazany. Niektórzy mówią, że wychodzą, płaczą. Nie wiem, co tam jest mówione, płakać. Płakać to jest za to, że tu nie ma prawdy. Nie ma ani trochę prawdy. Ja znam trochę Ukraińców. Znam może nie z Wołynia, znam ich z Niemiec. Tam byłem w tym obozie akurat. Amerykanin mnie tam komendantem tego obozu, więc nie wiem, jak oni się zachowywali. Dziękuję. Czy jest jeszcze w obronie? Prawda. Dobrze, dziękuję panu. Według pana nie ma tam pełnej prawdy. Ma pan prawo tak sądzić. Pełna prawda byłaby wtedy, gdyby pan po raz drugi znalazł się wśród morderców, gdyby panu mordowali głowę i
odcinali przez pół dnia, gdyby piłąc dwaj zbrodniarze piłowali przez pół godziny, to wtedy byłaby prawda, tak? Tak. No ale pół godziny piłać tego człowieka na filmie też nie da. Trzeba to skrócić. Dziękuję panie. Proszę państwa, bardzo dziękuję państwu za udział. Dziękuję naszym